Odnowiona palisada będzie nową atrakcją turystyczną Cedyni i ważną częścią inscenizacji historycznych słynnych walk z 972 roku. Inwestycja została zrealizowana przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Obiekt przez lata niszczał i niezbędna była gruntowna renowacja, która została przeprowadzona w taki sposób, aby obiekt jeszcze lepiej oddawał historyczny charakter miejsca. W pracach zastosowano surowo ciosane pale dębowe o średnicy około 30-45 cm, obrobione przy użyciu siekier i toporu. Pale są zamocowane za pomocą specjalnych zaostrzonych czopów w belce schowanej 45 cm pod ziemią. Podziemną część pali deski podwalinowej opalono ogniem na głębokości około 2 cm. Cała konstrukcja ma prawie 8 metrów wysokości i 34 metry długości. Znajduje się pod górą Czcibora.